daleko jesteś od domu? Kto ci polskiego nauczył? Nie pasujesz tu. Oni też nie. Nadal żyję. Czemu mnie nie zabiłeś tak jak tamtych? Nie chciałem być nieuprzejmy. Miałeś kłopot. Nawet wrogowi należy się strawa i schronienie. Jesteś wrogiem, Amerykaninie? Drake. Nazywam się... Drake. Salim. Szarif tego plemienia. Nie chcę się narzucać, Salim, ale... potrzebuję konia. Nie mam nic, co mógłbym dać w zamian. Zdradź mi, jak zaatakować karawanę. Wiesz o niej? Moi zwiadowcy śledzą ją od 2 dni. Co tu robisz? Czego szukacie na Ar-Rab al-Khali? Zaginionego miasta Ubar. Iramu Filarów. Porwali mojego przyjaciela. Tylko on zna drogę. Kiedy znajdą Iram, stanie się zbędny. Zabiją go. Jeśli znajdą Iram, wszyscy zginiemy. 3000 lat temu król Salomon władał potężnymi dżinami, demonami zrodzonymi z ognia bez dymu. Gdy się zbuntowały, uwięził je w mosiężnym naczyniu, które wyrzucił za mury miasta. Iram stał się siedliskiem zła. Przekleły go cierpiące dusze dżinów. Anglicy nie mogą dotrzeć do miasta. Gdyby uwolnili moc dżinów... Mamy niewiele czasu. Tak. Na otwartej przestrzeni nie mamy z nimi szans. Dzisiaj śpi. Jutro, gdy wejdą do kanionu, wydamy im bitwę. Ruszamy o świcie. Do konwoju! Za mną! Jasne. Dalej śledziu. Spoko, mój koń jest... Salim, daleko jeszcze? Jesteśmy blisko, konwój jest przed nami. Boże, cokolwiek co bym powiedział w tym momencie i tak zabrzmi źle. Po co ja się w ogóle staram? Konwój tuż pod nami. Pośpieszmy się. Oszczędzaj naboje, są za daleko, są poza zasięgiem. Czy tylko mi kojarzy się to ze sceną z Indiana Jonesa? Ostatniej krucjaty? Gdzie Indy próbował ratować Henry'ego? Dla tych, co nigdy nie oglądali Indiana Jonesa, to taki koleś, który był uwięziony w czołgu. Chodź, jesteśmy już blisko, dawaj! Teraz mamy szansę! Idziemy! Tego po lewej! No, pąka ci wybuchła, ziom. Dobra, tu jest nasz kolo pomocy. Zaraz łupię. Zaraz łupię. Zrobię dodatkową dziurę w twarzy. Mój przyjaciel jest pewnie z przodu!
Czemu ja trafiam w powietrze? Co mi ono zawiniło? Fajne oponki. Szukaj samochodu z przodu! Tam jest Sullivan! Chyba już wiem, jak się tym kieruje. Przecież się wiedział, jak się strzela. Rozwal to, rozwal tamto. Nie ma amunicji. No Drake. Staram się jak mogę. Znaczy mógłbym poskakać po tych ciężarówkach, prawda? Czy ty wiesz, co ty właśnie zrobiłeś, gamoniu? Myk, myk! Ścierwo. Co to było? Dawaj! Podaj mi rękę! Ale tak na pierwszej randce? Ty i te twoje niemoralne propozycje. Nie przestawaj! Musisz być blisko! Jeden zdjęty. Niesamowite, trafiłem go. To normalnie sukces. Cholera. Banda Flimonów strzela. No Sully, prawie odstrzeliłem ci głowę. No nie. Ty, a po co ci ten plecak, do szkoły wracasz? Ty, lej go w twarz, nie w powietrze. Nie jest? Nie, wszystko dobrze, ale do licha, bałem się, że cię zabili. A, przyznam, że próbowali. Jak ty żeś mnie znalazł na takim pustkowiu? On mi pomógł. Sullivan. Sullivan, dziękuję. Mamy mało czasu. Oni nie mogą dotrzeć do miasta. Ale nie wiem, czy... On ma rację, Nate. Więzili mnie tak długo, że jestem pewny, to wariaci. Nie wiem, czego szuka ta suka Marlowe, ale na pewno nie chodzi o skarb. Trzeba ich powstrzymać. Drake, musimy jechać. Już! Działa!
Ani chwili wytchnienia, co? Odpoczniesz po śmierci. Ja! Dość często słyszę ten tekst. Tam! Na wprost! Przez burzę? Na pewno wiesz, co robisz? Zaufaj mi, Drake! Zaufaj! Salim! Gdzie jesteś, Drake? Salim! Salim, trzymaj się blisko! Wiedzą coś, czego my nie wiemy. Burza piaskowa. Tu pewnie tutaj będą te... To konwój. Nie te, podchodź, Boże. Sali. Ci. Sprawdzę to. Jasne. Ludzie pustyni. Oj. Ty nie milcu. Haba, haba, no proszę. Teraz to sobie możesz wszystko zobaczyć. Tam ktoś snajpi. Kamper! No to zdjęty dzięciołek. Granaty zawsze na propsie. To nie może być cały konwój. Jest ich za mało. Pewnie pogubili się w czasie burzy. Chodź! Jak tyś to przeżył? On jeszcze nie wie. Ciekawe, czego trafiłem. Chyba martwy. Z naciskiem na chyba. Niestety nigdy nie jestem pewien, czy kogoś... No to masz mnie! Faktycznie! Jakie lubisz? I głupi żart. Tam tak strzela bezczelnie. Tam ktoś snajpi. Trochę za blisko. Kolejne osiągnięcie.
Cicho! Nie, tutaj nic nie ma. Padnij! Licząc kogoś, kto chce odstrzelić tą głowę. Dobrze. Cholera! Dostał to, na co zasłużył. Granatami się pewnie nie da tego rozwalić. Jak żeby inaczej? O, jest granat. Staram się jak mogę, Sali, wierz mi. Jeszcze nie wiem. To skąd? O ty niedobry ty. A jak tyś się tu uchował? To już chyba wszyscy. Z ust mi to Sali wyjąłeś. Sali, jesteś? To tutaj. Udało nam się. Dobra, wejdźmy do środka. Jasny gwin. Przepych. Wow, co za miejsce. Więc naprawdę istnieje. Niesamowite. Na bogato. Jest wielkie. Ach, niedobrze. To na pewno wejście, ale jest zamknięte na głucho. Na pewno da się jakoś otworzyć. Trzeba tylko dojść jak. Rozejrzyjmy się. O, właśnie. Minąłem, Marlow, twój notatnik. Pomyślałem, że się przyda. Smykałka mi została. Sali, tutaj. Mam coś. Zaciął się. Jak to się zaciął? Nate, po drugiej stronie też jest. Poczekaj tu. To musi być związane coś z tą półką. No tak jak mówiłem. Czasem te najgłupsze rozwiązania są najlepsze. Idź na drugi przełącznik. Co ty nie powiesz?
Oj, Sally, Sally, Sally. Gotowy? Melon! Ale interesująca konstrukcja. Zadziałało! Jak mawia Victor Sullivan, niech mnie licho porwie. No lepiej nie. W dół, Drake, w dół. No to chyba jesteśmy w domu. To prawda, to tutaj. O kurde. Wiktorze Sullivan, witam w Ubarze. Znowu ślepy zaułek. Jak my niby mamy zejść? Zejść to pół biedy, tu jest całkiem ładnie. Zacznijmy się tutaj. Coś tu jest? Jakiś pradawny miotacz ognia? Jasne. Tak doskonale wiecie, że myślałem o granatniku, nie? Niesamowite. To dzięki niej miasto przetrwało na pustyni. Musi tu być rozległe podziemne źródło. Czysta. Nie do wiary, że po tylu latach nadal płynie. Niezły punkt widokowy.